chciałem Państwu pokazać program Smart Notebook. Jest to program, który działa na tablicach interaktywnych firmy Smart, ale również innych producentów i służy do przygotowania, przeprowadzenia i archiwizacji lekcji. Chciałem Państwu zaprezentować jedną z funkcji, która pojawiła się niedawno w tym oprogramowaniu. Jest to funkcja udostępnij. I może być wykorzystywana na przykład do tego, żeby dzielić się przygotowanymi lekcjami ze swoimi koleżankami czy kolegami nauczycielami. I zabieramy się do pracy, przygotowuję swoją lekcję, dodaję nową stronę w programie Smart Notebook, wybieram narzędzie tekst, domyślną jakąś czcionkę, piszę numer lekcji i temat. No i załóżmy, że już moja lekcja jest przygotowana. Oczywiście ona może mieć więcej stron, może mieć więcej treści, może zawierać ćwiczenia interaktywne. Teraz chcę ją udostępnić swojej koleżance Natalii. Klikam plik w menu tekstowym, wybieram udostępnij. Otwiera się informacja, okno i wybieram drugą funkcję udostępnij za pomocą łącza. Mam informację, że link do mojej strony został skopiowany do mojego schowka w komputerze. Również jest tutaj wypisany jego adres. Potwierdzam, zamykam swoją lekcję i przechodzę do programu pocztowego. W programie pocztowym wpisuję adres mojej koleżanki. Natalii. Piszę temat. Ctrl V. Wpisuję adres i klikam wyślij. No i Natalia w wolnej chwili otwiera swój program pocztowy i patrzy, że ma informacje ode mnie z moją lekcją. Jest link, może go kliknąć. Klika. Otwiera się strona internetowa i ma do wyboru dwie informacje, albo może ten plik otworzyć za pomocą programu Smart Notebook lub zapisać. O, otwiera, klika OK. Program z lekcją jest pobierany i otwierany przez program Smart Notebook. No i zaraz zobaczymy, czy to jest ta lekcja, którą wysłałem. Proszę zobaczyć, tak, to jest dokładnie ta lekcja. I może ją wykorzystać albo obejrzeć, przerobić do swoich potrzeb. Dziękuję Państwu za uwagę.